Siemaneczko wszystkim, z tej strony Stanisław Kowalski i dzisiaj pokażę wam przeciętny dzień w Sydney. Jest 11 rano, dopiero co wstałem. I tak dla mnie za wcześnie. O Jezu, wyglądam okropnie. Więc zacznijmy ten jakże piękny dzień, jest słonecznie. Jedziemy. Pierwsze coś. Ale do śniadania potrzebna jest dobra muzyka. Chwalić chcę mego pana, uwielbiać go będę. Jemu me serce śpiewa nową pieśń. Głosić chcę chwałę Boga Najwyższego. On wlewa pokój w serce me. Poproszę moje jedzenie. O, tutaj jest. Jesteście ciekawi, jak zjeść śniadanie 2 sekundy? Raz, dwa. BOOM! Właśnie tak. To znaczy, nie wypiłem kawy, bo jest strasznie gorąca. W moim sexy kubku, którym kupiłem za 3 dolary i niestety trochę mi pękł. 2 razy rozcięłem tego palca, ale jest dobrze. Okej, tu survival strong coffee. Klucz do... Śniadanie zjedzone, jedziemy właśnie do szkoły. Jak widzicie, tutaj gdzie mieszkam, sprzedali dom. I mam 30 dni, żeby się wyprowadzić. Yeah! Idę właśnie do szkoły. I dzisiaj nie jest, nie będzie zwykła lekcja. Pierwszy raz idziemy do muzeum. Nie wiem dlaczego. Bluza z Dragon Balla, da. Jakby ktoś nie wiedział, tutaj jest zima. I jest bardzo gorąco. To mi się podoba. Ale w nocy jest cholernie zimno. Nie ma ogrzewania w żadnym domu. Nie montują tutaj ogrzewań. I bez elektrycznego grzejnika i podwójnego kocyka nie ma opcji. Idziemy do mojej super hiper maszyny. I oto ona, o la la. Jak ty ładnie wyglądasz, hondziko, przy tym zakrytym gównie. To się tak wstydzi swojego motoru, że aż musiał go zakryć. Nie po to, żeby go okryć przed deszczem. Miałem przyjaciela pająka. On był tutaj. Ale tak padało, że się zmył. Przez 2 tygodnie za mną jeździł. Po 2 tygodniach zorientowałem się, że jest jadowity. Ale nie ugryzł mnie. Widocznie mnie lubił. Przenosimy teraz transmisję do GoPro. Witam. To jest moja nowa kamera. To jest GoPro. Jedziemy. Sorry? How do you set up the camera? Just stick it on. Yeah, like super glue. GoPro, huh? Yeah. And what? How long does the battery last? Sorry? How long does the battery last? 1 hour. 1 hour? Yeah. Because quality is so good. So it takes a lot of memory. And what size memory card? 32 giga. It's big one and still not enough. 32 gigs. Yeah.
Jej, tutaj jesteśmy właśnie. Tutaj zazwyczaj zostawiam motor, w tej jakże alejce. Gdybym zostawił na ulicy, bym mógł zostawić tylko na godzinę albo dwie, za darmo. A tak to tutaj mogę zostawić, każdy tutaj ze szkoły zostawia motor. Jest dobrze. Jak widzieliście, taksówkarz do mnie zagadał. I mam coś takiego, że z każdym mogę się dogadać po angielsku, ale tylko usłyszę jakiś akcent. Nie zrozumiem czegoś, cały czerwony się robię. Gadam jak robot. W sumie cały czas jestem czerwony. No i to tutaj. Moja szkoła. Hello. Schodami w górę. Tak wygląda klasa, w której zazwyczaj mam lekcje. Ale dzisiaj nie będę miał normalnych lekcji, bo idziemy na wycieczkę. Jedziemy właśnie do muzeum z całą klasą. Tam jest nauczycielka. A to jest mój ziomek z Japonii. How are you, bro? Do you go down? Patrzę na moją kogutę. Sorry bro, I can't understand. Patrzę na moją kogutę. A, okej. W końcu dotarliśmy. Australia National Marie... Hotel. 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 Hotel? Muzeum? Yeah, hotel. Sometimes create big surprises. Be inspired. Be captivated. Be captivated as we showcase the year's top 100 photos selected for almost 50,000 entries across 95 different countries. On display, you... Nawet nie wiedziałem, że pójdziemy do kina. Ostemplowali nas. Także oglądajmy. Jesteśmy właśnie po filmie. Jesteśmy teraz w muzeum zdjęć. Nic specjalnego, wszystko możesz znaleźć w internecie, ale... I nie powinienem w ogóle nakręcać, także... Pewnego dnia pójdę tam. Ale nie dzisiaj, bo wczoraj robiłem nogi. I w końcu zakończyła się ta jakże cudowna wycieczka do muzeum. I jedziemy właśnie do domu. Jestem mega głodny. Let's go. Dobrze się spisałeś. Teraz lecimy do domu. Jestem głodny. Dawać mi żarcie. Oh yeah. Nie chcę czekać na ryż, także zjemy kurczaka z owsianką. W międzyczasie, kiedy czekam na żarcie, pokażę wam mój pokój. Oh yeah. Are you ready? Oh, hi mate. What are you doing? I'm going to shower. Ah, okay. Wstyd, syf jak nie wiem co. Ale co ja poradzę. Tak się żyje. W trójkę w jednym małym pokoju. Oh yeah! Are you good, bro? Mamy żarcie, obejrzymy jakiś filmik na YouTubie i potem idziemy na siłownię. Okej, zjadłem, obejrzałem dwa filmiki na YouTubie i co? I idę na siłownię. Powinienem pracować, zazwyczaj pracuję po siłowni, po szkole, ale przez ten tydzień musiałem bardzo dużo się uczyć, żeby wskoczyć na wyższy poziom angielskiego w szkole i skoczyłem. Następny tydzień będę miał zajęcia w klasie zaawansowanej. Ten bol służy mi do pracy, ale dzisiaj nie. Czas się zbierać. Mówiłem z rana, że tutaj w zimę jest ciepło,
Ale wieczorem jest strasznie zimno. Jedę teraz na siłownię, mam bluzę, mam spodnie. Masakra. Jesteśmy właśnie na siłowni i czas zamienić się w bestię. Dobra, wszystko zrobione. Czas się porozciągać. Ach, nie chce mi się. Następnym razem się porozciągam. Jasne! No i to tyle, wracamy do domu. Pamiętaj, jeśli chcesz mieć tak napęczenia cyski jak ja i wielkie sadło, ta strefa nie jest dla ciebie, tylko strefa pompy. Zapamiętaj to. Jestem na ulicy, gdzie jest ta restauracja, bezdomny, restauracja, bezdomny, restauracja, bezdomny, restauracja, bezdomny. Zanim pójdę do domu, najpierw muszę pójść do sklepu. On się skończył. Chicken. Oh my god. Chicken. $6. Bierę to. Jeśli myślicie, że za takie coś $6 to dużo, to jesteście w błędzie. Największą zagadką dla mnie jest kurczek, którego trzeba zrobić $9 za kilogram. Kurczek pokrojony na kawałki i zrobiony $9 za kilogram. Nie rozumiem tego, nie rozumiem. O mój Boże. To wygląda cudownie, jeszcze w specjalnej cenie. Ale spokojnie, wziąłem czarną. Jak są regały, to ten regał nie jest dla nas, pełen słodyczy. Dlatego trzeba to zmienić. Idzie mi coraz lepiej. $6 to nie tak źle. Co jest fajne, że obok tego sklepu, gdzie byłem, jest ta oto restauracja. Wszystko z czekoladą. Ale co jest lepsze? Wielkie miejsce do grania w szachy. Na co dzień tutaj z rana rozstawiają duże pionki i można grać. Nudno się tak wraca do domu i zazwyczaj do kogoś dzwonię. Zostaw wiadomość. Sama se zostaw. O! Zaszka do mnie dzwoni. Jednak Miko. Halo. Halo. Żyjesz? Żyję. Ty, bo chciałem ci coś ważnego powiedzieć. Byłem na siłowni. Wow. O kurna, co my dzisiaj mamy? Wtorek. Dzisiaj piątek? Tak, dzisiaj wyjątkowo ładnie wyglądasz. Dobra, ja dochodzę do domu. Muszę kończyć. Jestem zły. Wróciłem, jeśli kogoś by to interesowało. W końcu w domu. O, oh, hi mate. Hey mate. What are you doing, bro?
Nothing, just like eat, making homework, you know, some drinks, and kill my time making homework, you know, because fucking so hard. What about you? How is the gym? Awesome. Really? Awesome. Awesome. If you do something, do hard, my friend. I know. If you do something, do hard. Yep. Szybki prysznic. Zjem coś. Myślicie, że nie wezmę kamery ze sobą? To tyle, jeśli ci się podobało. Zalajkuj, skomentuj, zasubskrybuj. Ja tymczasem sobie zjem moje pyszności. I to tyle. Już czas pożegnać się. Dobranoc, już czas na sen. Ja wiem, że znów spotkamy się. Więc nie martwcie się rozstaniem, o nie. Więc nie martwcie się. Już czas, już czas.